Dzisiejszy dzień to dla Donalda Trumpa być albo nie być w światowej polityce. Izba Reprezentantów USA debatuje nad artykułem impeachmentu wobec prezydenta. Rządzona przez demokratów Izba Reprezentantów przyjęła rezolucję wzywającą wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a do skorzystania z 25. poprawki konstytucji i usunięcia z urzędu Donalda Trumpa. Pence odmówił. Nie wierzę, że taki sposób działania jest w najlepszym interesie naszego kraju czy zgodny z konstytucją. Demokraci szukają wszelkich sposobów, by odwołać Trumpa z urzędu jeszcze przed inauguracją nowego prezydenta 20 stycznia. Chcą impeachmentu. W wypadku impeachmentu w grę wchodzi także zakaz pełnienia wysokich funkcji, funkcji państwowych przez osobę, która została w ten sposób usunięta. Czyli Donald Trump miałby zamkniętą drogę do działalności politycznej. Wyjaśnia profesor Tadeusz Marczak, impeachmentu Trumpa chcą także niektórzy republikanie. Prawda jest taka, że to prezydent wszystko spowodował. Jest niezdolny do pracy, jest zły. Teraz prezydent musi zrzec się kontroli nad władzą wykonawczą, dobrowolnie lub mimowolnie. Działalność Trumpa krytykuje nawet lider senackiej większości, także wywodzący się z partii republikańskiej. Gdyby te wybory zostały obalone przez same zarzuty ze strony przegrywającej, nasza demokracja wkroczyłaby w spiralę śmierci. Nigdy więcej nie zobaczylibyśmy, jak cały naród akceptuje wybory. Co 4 lata byłaby to walka o władzę za wszelką cenę. Donald Trump cały czas przekonuje, że wybory nie były uczciwe. Próba impeachmentu jest kontynuacją największego i najbardziej podstępnego polowania na czarownicę w historii naszego kraju. Tymczasem kolejny portal społecznościowy zawiesił konto prezydenta Donalda Trumpa. Tym razem zrobił to YouTube. Blokada potrwa tydzień. Wcześniej przywódcy USA zablokowały m.in. Facebook, Instagram i Twitter. Rysuje się nowe oblicze totalitaryzmu. Powiedzmy sobie totalitaryzmu po amerykańsku. Nie po rosyjsku jak w wypadku Związku Sowieckiego, nie po niemiecku jak w wypadku III Rzeszy, ale jakaś nowa, ale równie dotkliwa forma totalitaryzmu. Donald Trump oskarżany jest o podburzanie społeczeństwa do powstania 6 stycznia tuż po jego przemówieniu. W przemówieniu demonstranci wdarli się do Kapitolu, zginęło wówczas 5 osób.